Patrz. Tam coś chyba leży. Pewnie kawałek posągu tyra. Broń pokoju. Pamiętam, jak Jotunowie szykowali te karwasze do posągu tyra. Wybrali tylko najbardziej uzdolnionych spośród swoich rzemieślników. Masz dobrą pamięć, Frejo. Podobnie jak Tyr, Jotunowie sądzili, że najlepszą strategią ataku jest odpowiednia obrona. Więc uczcili go w ten sposób. Giganci mieli rację. Pewnie hełm Tyra z jego posągu. Odbijaj umysły, nie kraje. Tyr doskonale rozumiał, że największą walkę toczy się o serca i umysły ludzi. To aby nie włócznia z posągu Tyra? Módl się o pokój. Bądź gotów na wojnę. O, to mądra myśl. Tyr nie pragnął wojny, ale wiedział, że musi być na nią gotowy. Ano, lepiej dmuchać na zimne. Imponująca broń, prawda? Jest wielka. Żelazny pokój zamiast złotej wojny. No, to chyba będzie wszystko. Raczej już nie znajdziemy więcej kawałków. Tyr zawsze wzbudzał uwielbienie. Tam, skąd pochodzę, bogowie wojny nie są otaczani taką czcią. Nie wszyscy bogowie wojny są tacy sami, bracie. Tak, to prawda.